Maja Terlikowska i Dawid Kuś, młodzież ze szkoły tańca Akcent z Będzina. Wiem, że są jeszcze pamiątkowe... Łukasz Szczepaniak. Łukasz Szczepaniak, Łukasz, zapraszamy do ringu. A nagrodą jest, jeżeli jest przedstawiciel firmy Skoda Lemir, zapraszamy również do ringu, bo jest to talon na weekend z Peugeotem pełnym baku paliwem. Łukasz jedzie, mówi, do Warszawy i bardzo dobrze, życzymy przyjemnej i bezpiecznej przede wszystkim podróży, Łukaszu. A jeżeli chodzi o zwycięski klub, również proszę o ogłoszenie werdyktu, tym razem pana Wiesława Andrzejczaka. Proszę państwa, dzisiaj ten mecz zakończył się 14, jeśli dobrze liczyłem, 4. Dla Zagłębia oczywiście. Brawa. W takim razie puchar zostaje na Zagłębiu i bardzo proszę, panie prezesie, tutaj jeżeli jest trener drużyny zwycięskiej. Pan Marek Kołakowski. Z mojej strony ja serdecznie dziękuję za przybycie tutaj właśnie na ten piękny teren i również bardzo pięknie zorganizowaną imprezę. A o podziękowanie ogólne Stefan Gawron, tak jak mówiłem, trener pierwszy i jedyny w swoim rodzaju, Tomka Adamka. Godne ręce, również teraz ten puchar trafia. Panie prezesie, bardzo proszę kilka słów dla kibiców i o zamknięcie całego dzisiejszego święta boksu z okazji Dni Dąbrowy Górniczej. Dziękuję bardzo wszystkim przybyłym na nasz mecz Zagłębie kontra Śląsk. Frekwencja, naprawdę nie spodziewaliśmy się, że tak dopisze. Naprawdę jesteśmy z tego faktu niezmiernie zadowoleni i teraz na pewno będziemy starali się mecze, czy również zawody bokserskie, jeśli to będzie możliwe od pogody, robić oczywiście w plenerze na zewnątrz. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za przybycie i zapraszamy na następne zawody, które będą się dopiero w listopadzie. Dziękuję, do widzenia.